Radiosynteza. Pierwsze polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję. Witamy wszystkich słuchaczy. Dziś jest 10 sierpnia 2024 roku, a my mamy dla Was coś specjalnego. Audycję o budowie komputera. Cześć Piotrze, gotowy na techniczne wyzwania? Cześć Igor. Gotowy jak nigdy. Słuchaj, komputer to coś więcej niż tylko skrzynka pod biurkiem. To magia zamknięta w metalowej obudowie. Dokładnie tak, Piotrze. Zaczniemy od serca każdego komputera, czyli procesora. To taki mózg, który wykonuje wszystkie obliczenia, jakby mózg tylko, że nie ma zalet takich jak zdolność do picia kawy. Aha, czyli te wszystkie małe kreseczki i kropki na procesorze są jak nasze znaczki od myślenia. No, no wiesz, one też rosną z wiekiem. Można tak powiedzieć, idąc dalej, mamy płytę główną. To kręgosłup, który łączy wszystkie komponenty. Jak płyta na imprezie, bez niej byłoby trudno rozkręcić jakąkolwiek akcję. A więc płyta główna to DJ świata komputerów. Zaraz, czy to oznacza, że ona miksuje sygnały od procesora pamięci i karty graficznej niczym DJ piosenki? Genialne porównanie, Piotrze. Przy okazji nie możemy zapomnieć o pamięci RAM. To tak jakby komputer miał krótkotrwałe wspomnienia, myśli szybko, ale równie szybko zapomina. Czyli RAM to taki student przed sesją wszystko przeczyta, ale po egzaminie ani śladu po wiedzy. Stąd teraz porozmawiamy o dysku twardym albo SSD, bo to nasza długotrwała pamięć, jak archiwum starych gazet. Zapisamy i przechowywamy na wieki. Foś to dos tak nie popęknąć na skaści, no to na pewno znacie tak naprawdę. Ona, że bardzo skastra się wysposobnie. Coś, co zachowuje najważniejsze wspomnienia, nawet gdy wszystko inne ulatuje. Zgadza się, Piotrze. A teraz karta graficzna. Dla wielu najważniejszy element, zwłaszcza dla graczy, to artysta, który maluje wszystko, co widzimy na ekranie. Artysta, tak, mówisz? Więc to szef sztabu, który decyduje, czy nasz bohater w grze będzie wyglądał jak superbohater, czy jak kanciaste klocki z lat 90. Dokładnie. I nie zapominajmy o zasilaczu. To bateryjka Duracell w komputerowym świecie. Bez niego cała ta impreza ani drgnie. Więc zasilacz to jak dobry barista. Na imprezie trzyma nas wszystkich przy życiu przez całą noc. Perfekcyjne porównanie. I na koniec obudowa komputera, Tomasza elegancka sukienka czy garnitur. Wszystko musi być schludnie i stylowo.
Czyli obudowa to no, jak moda w komputerowym świecie, zawsze na czasie, zawsze elegancka, choć najważniejsze jest to, co kryje w środku. Dokładnie tak. I na tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję o budowie komputera. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i uśmiechnęliście się kilka razy. Pamiętajcie, komputer to nie tylko zepsute kawy i gry. To małe dzieło sztuki. Do zobaczenia w następnej audycji. Radiosynteza. Pierwszy polskie radio generowane.